Pochwalony Jezus Chrystus. Pierwszy dzień świąt, Boże Narodzenie. Mam nadzieję, że nie jesteśmy za bardzo objedzeni, że mamy wolne serce, wolne ciało, aby móc powiedzieć: Jezu, kocham Ciebie, dobrze, że jesteś. Jezus nam to mówi codziennie. Niech Duch Święty nas ogarnia, żeby te święta przeżywać w mocy Bożej, razem z Jezusem. Dzisiaj mamy różne Ewangelie. Także możecie słyszeć jedną z trzech. Wybrałem tę środkową, kiedy pasterze znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę. Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co tam się zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił, mówią pasterze. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione, o tym dziecięciu. Pasterze poszli i znaleźli. Poszli do Betlejem i znaleźli. Chciałbym, żebyśmy usłyszeli, zoom zrobili dzisiaj, zbliżenie na to słowo. Znaleźli. W Betlejem znaleźli żłób i w tym żłobie świętą rodzinę Jezusa. My dzisiaj mamy być tymi, którzy szukają i znaleźli. Wiemy, gdzie iść. Do naszego żłóbka. Żłóbkiem najbardziej ubogim, którym rodzi się Chrystus nieustannie, jest nasze serce. Bardzo Cię proszę dzisiaj, zatrzymaj się, żeby znaleźć w żłóbku swojego serca Jezusa. Żeby zobaczyć, że to jest Jego dom, to jest Jego stajenka uboga. Nasze wnętrze to jest uboga, licha stajenka. To jest ubogie, liche tabernakulum. To jest Twoje ciało, Twoje serce, Twoje myśli. Znajdź tam dzisiaj Jezusa. Zatrzymaj się. Idź jak pasterze, żeby znaleźć Jezusa w Jego żłobie, w Tobie. Zachęcam Cię dzisiaj. Zrób to, żeby spotkać się w sobie, w swoim Betlejem z Chrystusem. I na to Wam błogosławię z całego serca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg się rodzi. Bóg prawdziwy. Tutaj możemy tym utworem, kolędami dalej pomodlić się razem też z mocnymi w duchu. Bóg się rodzi. Odkryj to w swoim sercu. Znajdź Go w swoim sercu. Pięknego dnia Wam życzę. Do zobaczenia.